Cześć! Dzisiaj omówimy, jak wygląda wycena stron internetowych. Bez względu na to, czy masz już stronę, czy myślisz o jej założeniu, na pewno zastanawiasz się nad kosztami. Czy to będzie 800 zł, czy 80 tysięcy zł? Jak różni się strona za 800 zł od tej za 8 czy 80 tysięcy? Dziś opowiem, jak w 5 krokach wygląda proces od kontaktu do oferty. Za tydzień zastanowimy się, co oferuje każdy z wymienionych wcześniej budżetów, więc subskrybuj mój kanał. Dobra wycena to podstawa każdego projektu. Firmy bardzo rzadko zmieniają strony internetowe. Często są one aktywne aż do przeterminowania się technologii lub gdy poziom wstydu za wygląd strony przekracza próg bólu właściciela firmy. Stąd znaczenie dobrego przygotowania się zarówno do wyceny, jak i do samej realizacji projektu. Wpisując w Google strona internetowa cena, zobaczysz różnorodne ceny. Od kilkuset złotych do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlaczego tak się dzieje? Wiele czynników wpływa na koszt realizacji strony. Najważniejsze to analiza Twojego biznesu, klientów i potrzeb. Dobrej strony nie da się stworzyć bez głębokiego zrozumienia tych aspektów. Następnie mamy testy, makietowanie, projektowanie, programowanie. Wszystkie te etapy wymagają czasu i dbałości o detale. Korzystamy także z różnych technologii, jak systemy przyspieszające strony czy zaawansowane wyszukiwarki. Dlatego strona za 800 zł stworzona w sposób uproszczony nie jest porównywalna z tą za 80 tysięcy, gdzie każdy szczegół jest wielokrotnie analizowany i dopracowywany. Warto też wiedzieć, że w cenę strony wlicza się obsługa przez projekt menadżera, doradztwo, wsparcie oraz wszelkiego rodzaju rzeczy związane z instalacją i hostingiem stron. Przejdźmy teraz do procesu wyceny w naszym Software House. Krok pierwszy to kontakt ze mną. Możesz skontaktować się ze mną poprzez telefon, maila, komentarz pod tym filmem albo przez social media. W pierwszej wiadomości opisz, czego potrzebujesz swoimi słowami. Nie musisz znać żadnych terminów technicznych. Krok drugi to moja odpowiedź. Otrzymasz maila z moją rekomendacją dotyczącą typu strony, wstępną wyceną i czasem realizacji. Jeżeli Twoje zgłoszenie zostało wysłane przez konfigurator na naszej stronie, wstępną wycenę masz już za sobą. Dlaczego wycena jest ważna? To nie jest pytanie, to jest nagłówek. Ze względu na wygląd, za wygląd strony przekracza pluk. Krok trzeci. Krok trzeci to rozmowa. Opisem sytuacji, rekomendacji. Jeszcze raz, bo to jest pojebany fragment. Samodzielnie. To już idzie znowu nagłówek. Zajęliście. Pamiętaj, że jesteśmy tutaj, a właściwie jestem. Krok trzeci to rozmowa, która potrwa około godziny. Omówimy Twój opis, spojrzymy na konkurencję, inspiracje i branżowe rozwiązania. To pozwoli mi na lepsze zrozumienie Twoich potrzeb i przygotowanie wiążącej oferty. Krok czwarty to sama oferta. Otrzymasz dokument z podsumowaniem Twoich potrzeb, opisem sytuacji, rekomendowanymi rozwiązaniami, wyceną, harmonogramem prac i propozycją podziału płatności. Krok piąty to akceptacja, odrzucenie lub negocjacja oferty. To czas na zastanowienie się, czy wszystko jest dla Ciebie jasne i czy chcesz z nami współpracować. Jeżeli pojawią się nowe pytania, jestem do Twojej dyspozycji. W końcu jestem tu po to, aby Ci pomóc. Jeżeli chcesz samodzielnie wycenić swój projekt, zapraszam na stronę pixlab.pl, gdzie możesz skorzystać z przycisku Wyceń projekt w prawym górnym rogu i w trzech krokach wyklikać przybliżony koszt realizacji. Odwiedź naszą stronę i samodzielnie wyceń swój projekt. Podsumowując, wycena strony internetowej zależy od wielu czynników. W Pixlab staramy się zrozumieć Twoje potrzeby i dostosować ofertę do Twojego budżetu i oczekiwań. Pamiętaj, że jestem tutaj, aby Ci pomóc. Jeżeli masz więc jakiekolwiek pytania, pytaj śmiało. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Jeżeli był dla Ciebie pomocny, daj łapkę w górę i zostaw subskrypcję. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub komentarze, zostaw je poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie.